Dzień dobry, witam Państwa w Żydowskim Instytucie Historycznym na naszych łączach, jak co tydzień we wtorek o godzinie 11. Witam naszą dzisiejszą prelegentkę, dr Aleksandra Bańkowska. Dziękuję, Olu, że przyjęłaś zaproszenie. Miło Cię widzieć u nas w Żychu, jak zawsze. Aleksandra Bańkowska jest z wykształcenia historyczką, edytorką tekstów historycznych na czele z archiwum Ringelbluma. Wiele naszych najcenniejszych tomów archiwum Ringelbluma właśnie wyszło spod edytorskiej ręki Aleksandry Bańkowskiej. Jest także autorką książki niewydanej jeszcze, ale mamy nadzieję, że to się zmieni, Żydowska opieka społeczna w Warszawie 1939-43. Bardzo na tę książkę czekamy, bo ona rzeczywiście pokaże z zupełnie innej strony żydowską samopomoc społeczną. Temat nie do końca opisany, a tutaj zgłębiony bardzo i bardzo te horyzonty naszej wiedzy ta praca poszerzy. Także mam nadzieję, że ona się ukaże. Dzisiejszy temat jest też związany z tematem żydowskiej samopomocy społecznej. Dzisiaj prelegentka oświetli nam kwestię wzajemnych odniesień właśnie żydowskiej samopomocy społecznej i cywilnych niemieckich władz Warszawy. Jak zwykle zapraszam Państwa do komentowania, pisania pytań i komentarzy na bieżąco na czacie, a później także do zabierania głosu, jeśli ktoś jest chętny, żeby tutaj jakieś dłuższe pytanie, może będzie mniejszy problem, żeby na żywo zadać, to zachęcam. Jest taka możliwość. Proszę podnieść wirtualną rękę albo napisać na czacie, że chcą Państwo zabrać głos, to odblokujemy kanały. A teraz już oddaję głos Aleksandra Bańkowska. Olu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy możesz prezentację? Bo nie widzę. O, jest, super. Rzeczywiście to moje dzisiejsze wystąpienie to jest taki, powiedzmy, malutki kawałek rozdziału, który jest w mojej pracy doktorskiej na temat żydowskiej opieki społecznej. I tak, myślę, że dla niektórych z Państwa może być trochę dziwne, że taki temat w ogóle jest możliwy, że żydowska opieka społeczna miała swoje jakby własne, osobne kontakty z tą niemiecką władzą, nie zapośredniczone przez Judenrat, który, no, jak wiadomo, no, generalnie zajmował się całością spraw ludności żydowskiej w danej miejscowości. Natomiast w Warszawie wydaje się, że ta sytuacja jest dość unikalna. Rzeczywiście ta żydowska opieka społeczna wytworzyła takie instytucje, które były bardzo silne i które naprawdę miały te osobne kontakty z Niemcami i dość długo były, naprawdę działały dość niezależnie od Judenratu. Nie do końca jakby czasu istnienia getta, natomiast faktycznie przez długi czas to się udawało, co pewnie wynika z siły stowarzyszeń opiekuńczych, które w Warszawie miały swoje centrale przed wojną i w czasie wojny też razem działały. Żeby teraz tak uściślić, generalnie opieka społeczna, żydowska opieka społeczna w Warszawie okresu wojny była prowadzona przez rozliczne stowarzyszenia i one działały trochę niezależnie od siebie. To był zresztą bardzo duży problem tej opieki społecznej w Warszawie. Natomiast z różnych powodów, dla których na czele właśnie były kontakty z Niemcami, te instytucje opieki społecznej, też organizacje opieki społecznej wytworzyły swoje instytucje centralne. I właściwie od samego początku wojny takie instytucje centralne były. I to się zaczyna już w okresie oblężenia Warszawy, kiedy powstaje 14 września Komisja Koordynacyjna, będąca taką reprezentacją tych organizacji społecznych. I ona działa nieprzerwanie także po ustaniu działań wojennych. Natomiast w styczniu 40 roku na żądanie Urzędu Szefa Dystryktu nawiązuje kontakt z Niemcami. Do tego momentu zdaje się, że właśnie władze cywilne
warszawskie nie zdawało sobie sprawy z istnienia tej żydowskiej opieki społecznej. Dowiedziało się nie przez pośrednictwo Polskiej Organizacji Społecznej Komitetu Samopomocy Społecznej. No i wstecznie te kontakty są nawiązane. 23 stycznia Urząd Prezydenta, Komisarycznego Prezydenta Warszawy, którym był wtedy Oskar Dengel, zażądał powołania instytucji pod nazwą Żydowska Samopomoc Społeczna. I to jest właściwie dokładnie to samo, tam się nic nie zmienia oprócz nazwy. Natomiast właśnie to Niemcy nadają tą nazwę, to jest bardzo ciekawe, że to oni wymyślają tą nazwę Żydowska Samopomoc Społeczna, która później funkcjonuje przez parę lat. Do września 40 roku dokładnie ta organizacja z tym przedwojennym rodowodem pod nazwą Żydowska Samopomoc Społeczna Komisja Koordynacyjna jest tą instytucją centralną opieki społecznej i jej przedstawiciel kontaktuje się z Niemcami. Natomiast w całym 40 roku właściwie toczą się takie rozmowy na temat powstania Centralnej Organizacji Opieki Społecznej dla Generalnego Gubernatorstwa. Ona początkowo nie ma mieć charakteru narodowościowego, natomiast jakby na ostatniej prostej takie decyzje zostają podjęte przez rząd Generalnego Gubernatorstwa i powstaje Rada Główna Opiekuńcza dla Polaków, Ukraińska Rada Główna dla Ukraińców zamieszkałych w GG i Żydowska Samopomoc Społeczna dla Żydów. Nazwa jest ta sama, instytucja jest inna, ma inne założenia, ma inny zasięg działania, ponieważ ten ŻTSS, o którym mówiłam wcześniej, obejmował wyłącznie Warszawę. Tutaj jest ŻTSS dla całego Generalnego Gubernatorstwa, ma główną swoją siedzibę w Krakowie. I ona też powołuje komitety opiekuńcze w miastach powiatowych i w miastach wydzielonych, do których należy Warszawa. I we wrześniu 40 roku powstaje Komitet Opiekuńczy Miejski ŻTSS w Warszawie oraz druga jakby agenda tej samej organizacji, czyli doradca ŻTSS przy szefie dystryktu warszawskiego. I jakby tą instytucją centralną opieki społecznej warszawskiej zostaje właśnie ten KOM ŻTSS-u. I tutaj to są właśnie te takie dwa etapy. Tak już potem do rozwiązania ŻTSS-u, które nastąpiło w lipcu 42 roku, działa właśnie ten KOM jako instytucja centralna. Ja będę tutaj w wystąpieniu używać cały czas pojęcia ŻTSS, ale no, miejcie Państwo świadomość, że przed wrześniem 40 roku to jest jedna instytucja, a po nim to jest druga. I teraz tak, w tych instytucjach centralnych mamy oczywiście rozlicznych działaczy społecznych, natomiast niezbyt chętnie tak naprawdę oni chcą być tymi przedstawicielami wobec władz niemieckich. To potyka dość duży opór, na pewno jest to jakiś lęk przed przemocą i słowną i fizyczną, bo takie rzeczy też się zdarzały. Jest problem też może trochę językowy, chociaż oczywiście język niemiecki był przed wojną na pewno bardziej popularny wśród inteligencji niż obecnie, ale tutaj wymagałoby to dużych umiejętności. Może też właśnie kwestia takich rozmawiania z Niemcami, współpracowania z Niemcami mogła się wydawać ludziom jakaś trochę powiedzmy śliska moralnie. Nie wiem, jakie są tutaj powody, natomiast rzeczywiście bardzo jest niechęć, widzimy to w pewnych pamiętnikach, jest pewna niechęć do przejęcia tej roli. Natomiast znalazły się takie dwie osoby właśnie, tacy dwaj panowie, którzy się tego podjęli i wydaje się, że bez właśnie większych oporów i z pewnym poczuciem jednak misji. I pierwszą taką osobą był Michał Weichert, myślę, że znany Państwu dość dobrze, a drugą był Gamzej Welgustaw Bielikowski. I tych panów trochę łączyło, oni byli prawie równolatkami, obaj studiowali prawo na uniwersytetach niemieckojęzycznych. Weichert studiował w Wiedniu w Berlinie, a Bielikowski w Monachium. Obaj byli doktorami prawa. No i to oczywiście dawało im w czasie wojny bardzo dużo, bo mówili absolutnie płynnie i swobodnie po niemiecku, ale też orientowali się w prawie. Orientowali się w zapisach prawnych, sprawnie się posługiwali tym językiem prawa, co bardzo widać. Weichert po ukończeniu studiów i powrocie do Polski, to było już po odzyskaniu niepodległości, nie praktykował w zawodzie,
On był, wiadomo, reżyserem teatralnym, twórcą teatru awangardowego, też teoretykiem teatru, wielkim zwolennikiem teatru jidysz. Natomiast on był też takim typem działacza. On działał w żydowskiej sekcji fanklubu, działał w Towarzystwie Przyjaciół Iwo, był prezesem Związku Artystów Scen Żydowskich i był też w latach 30. Wrócił trochę do swojego zawodu wyuczonego, bo był radcą prawnym w takiej organizacji, sprawdzę, że nie pomylić nazwy, Zjednoczony Komitet dla Spraw Rzemiosła Żydowskiego. I on tam po prostu załatwiał różne sprawy dotyczące podań, jakichś tam negocjacji prawnych i tak dalej. Natomiast Wielikowski po I wojnie światowej osiadł w Warszawie, znaczy Weicher też mieszkał w Warszawie, osiadł w Warszawie, otworzył kancelarię i był naprawdę jednym z bardzo takim odnoszącym sukcesy adwokatem i specjalizował się w sprawach przed Sądem Najwyższym, więc dosyć taka wysoka półka. Weichert wszedł do komisji koordynacyjnej we wrześniu 1939 roku właśnie jako ten radca prawny tego Związku Rzemiosła Żydowskiego i bardzo szybko tam właśnie objął wysokie stanowiska, był najpierw wiceprzewodniczącym, potem od stycznia 1940 roku przewodniczącym ŻSSKK. Natomiast dla mnie dość jest niejasne i udało mi się do tego dotrzeć, w jaki sposób Wielikowski się znalazł w tym kręgu ŻSS-u, bo o nim nic nie ma, jego nazwisko się nie pojawia nigdzie, aż do lata 1940 roku, kiedy jest na takiej żelaznej liście kandydatów do prezydium ŻSS-u w Krakowie. On się tam pojawia ku zaskoczeniu Weicherta, który brał udział w negocjacjach o powstaniu ŻSS-u i generalnie był takim pewniakiem, a Wielikowski tak się pojawia nagle i ja nie wiem za bardzo dlaczego. On co prawda działał w Warszawie, ale mniej więcej w tym czasie zaczął działać jako kierownik referatu nadzoru ŻSS-u. To był referat, który zajmował się takimi dyscyplinarnymi postępowaniami wobec pracowników ŻSS-u, którzy dokonywali jakichś tam nadużyć. No i on w tej roli był. Natomiast potem trafia właśnie do prezydium ŻSS, jest tam razem z Weichertem, Weichert jest przewodniczącym, Wielikowski jest członkiem i Wielikowski zostaje również doradcą ŻSS przy szefie dystryktu warszawskiego, przy każdym szefie dystryktu w GG była taka funkcja. I on się zajmuje oczywiście niby całym dystryktem, ale tak naprawdę w dystrykcie warszawskim jest bardzo, znaczy zwłaszcza po marcu 1941 roku, jest bardzo niewiele skupisk żydowskich, ponieważ bardzo wielu Żydów z miasteczek dystryktu zostało przesiedlone do getta warszawskiego. I Wielikowski zajmuje się, no jednak ja bym oceniała, że przede wszystkim gettem warszawskim i przede wszystkim te sprawy opieki społecznej w getcie warszawskim są mu bliskie i je negocjuje. On później w maju 1941 roku zostaje również szefem Wydziału Opieki Społecznej Warszawskiego Judenratu. Tam w ogóle bardzo dużo różnych funkcji w getcie, których nie będę może wymieniać. Natomiast w maju 1942 roku zostaje przewodniczącym Komitetu Opiekuńczego Miejskiego również, czyli jakby łączy coraz więcej tych funkcji. A po samobójstwie Czerniakowa i wstąpieniu na prezesurę Judenratu Marka Lichtenbauma, on zostaje wiceprezesem Judenratu. I on zginął w czasie powstania w getcie 23 kwietnia 1943 roku, jakby te resztki Judenratu warszawskiego zostają zaprowadzone na Umschlagplatz i rozstrzelane. I on wtedy ginie. Weichert przeżył wojnę, jak wiadomo, miał bardzo dużo problemów, był sądzony za kolaborację. Nie będę wchodzić w ten temat, ale w każdym razie on został skazany na infamię bodajże przez Sąd Specjalny Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. I właściwie do końca życia bardzo walczył o oczyszczenie swojego imienia. Z tego powodu mamy dość dużo jego pism, bo on jeszcze w trakcie, jak miał procesy w latach 40. napisał taki bardzo duży pamiętnik, którego kopia jest w archiwum Żichu. I właśnie i potem napisał też parę książek. Ale właśnie ten jego pierwszy tekst zawiera najwięcej informacji o Warszawie, o tym warszawskim etapie jego działalności. Weichert
Był w Warszawie do września 1940 roku. On wtedy wyjeżdża do Krakowa i obejmuje tam prezesurę prezydium ŻSS-u. Natomiast do tego czasu jest w Warszawie, jest takim przedstawicielem ŻSS do kontaktu z Niemcami i on miał taki zwyczaj, że po każdej swojej rozmowie sporządza taką bardzo drobiazgową notatkę. I te notatki on potem powielał i rozdawał innym pracownikom opieki społecznej. I właściwie prawie, że komplet tych notatek się zachował w archiwum Engelbluma. To jest od stycznia do sierpnia 1940 roku. I to są właśnie te wszystkie zapiski rozmów, więc to jest doskonałe źródło, naprawdę bardzo szczegółowe, bardzo, bardzo ciekawe. Potem po jego wyjeździe tę funkcję kontaktu przejmuje Gamzej Wielikowski. On takich notatek nie pisał, natomiast on pisał bardzo obszerne sprawozdania ze swojej działalności, bardzo częste, do Krakowa właśnie. On raportował, co się dzieje w getcie warszawskim, prezydium ŻSS-u w Krakowie, czyli właściwie Weichertowi, pisał te listy. I te listy też się zachowały w zbiorze żydowskiej samopomocy społecznej w archiwum ŻIH-u. One są, może nie są aż tak bardzo rozbudowane jak Weichert, natomiast ich największą wadą jest to, że one się urywają na lutym 1942 roku, więc ostatnie miesiące przed wielką akcją likwidacyjną niestety pozostają dla nas nieznane. Natomiast to są te źródła. Od strony niemieckiej ja takich źródeł nie znalazłam. Nie mamy niestety tej drugiej strony konwersacji, więc musimy się tutaj z konieczności opierać na tym, co jest już bardzo dużo, bo to są naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe i ciekawe dokumenty. I teraz spójrzmy sobie na tych właśnie Niemców, na tym, kto zawiaduje nadzoruje żydowską opiekę społeczną, nadzoruje ŻSS. To generalnie zawsze jest Urząd Szefa Dystryktu Warszawskiego. To się dzieje tam, to jest Pałac Brühla, tam te wszystkie urzędy mają swoje siedziby. Natomiast dość skomplikowana była struktura administracyjna w Warszawie. Aha, jeszcze co jest ważne, o ile Judenrat nie było jasne aż do wiosny 1940 roku, komu właściwie podlega. I trwały różne tam przepychanki między właśnie administracją cywilną, ASS i różnymi innymi urzędami, których filie przyjechały z Niemiec. I tutaj była pewna taka niepewność, komu Adam Czerniaków jest winien posłuszeństwo. Tego nie było w ogóle, jeśli chodzi o opiekę społeczną. Ona od razu trafiła pod zarząd opieki społecznej właśnie w Urzędzie Szefa Dystryktu. I to na początku bardzo krótko jest taka organizacja Nacjonalsocjalistische Volkswohlfahrt, NSV. Krótko, ponieważ ona właściwie się wycofuje z takiej nadzoru nad opieką społeczną, nad innymi narodowościami niż Niemcy, więc to bardzo krótko trwa. Później ŻSS trafia pod nadzór prezydenta miasta Warszawy, Wydziału Opieki Społecznej. Tam był taki urzędnik Alfons Ilk. Też to dosyć trwa krótko, ale to jest dość ważny okres, bo to jest okres takiej właściwie nawiązywania tych kontaktów, różnych kształtowania się różnych tam tematów. Natomiast później mamy Wydział Spraw Ludnościowych i Opieki Społecznej, który powstaje po reformie właśnie struktury Urzędu Szefa Dystryktu i po powołaniu Urzędu Pełnomocnika Szefa Dystryktu Warszawskiego na miasto Warszawę. To jest taka dziwna sytuacja w Warszawie, że tam dosyć długo nie był powoływany Stadthauptmann, czyli starosta miejski, dopiero we wrześniu 1941 roku, natomiast wcześniej jest pełnomocnik szefa dystryktu, co pokazuje, że dosyć silnie ta struktura zarządu nad Warszawą była sklejona ze strukturą zarządzania samym dystryktem. I to niestety bardzo się mściło na samej opiece społecznej żydowskiej, ponieważ właściwie byli zarówno Wydział BUF, tak będę mówić, jeśli Państwo pozwolą, w Urzędzie Pełnomocnika, jak i Wydział BUF w samym Urzędzie Szefa Dystryktu mieli bardzo podobne kompetencje i urzędnicy jednego i drugiego odsyłali tych właśnie, czy Weicherta, czy Wielikowskiego między jednym a drugim, jakoś wygrywając, działając często na zwłokę, jakby trochę lekceważąc problemy, z którymi oni przychodzili.
Jeśli chodzi o ten urząd pełnomocnika, to był taki urzędnik od kwietnia, nazywał się Heinrich Bollenbach, który dość dobrze się zapisał w pamięci naszych właśnie reprezentantów opieki społecznej. On był dość długo, on był jeszcze w okresie na początku getta, pełnił ten urząd. Natomiast w samym urzędzie szefa dystryktu przez dłuższy czas kierownikiem Wydziału BUF był Karl Massing, pozostający trochę w konflikcie z Bollenbachem, co no właśnie jest dość istotne, te konflikty między urzędnikami. On zdaje się gdzieś w okolicach września, października 40 roku ustąpił ze stanowiska, zastąpił go taki urzędnik o nazwisku Fliegner, potem był taki drugi, który nazywał się Kopp. Oni by dosyć krótko urzędowali, natomiast w styczniu 41 roku szefem tego BOF-u w urzędzie szefa dystryktu został Heinz Auerswald. Heinz Auerswald, który odegrał oczywiście ogromną rolę w dziejach getta, natomiast wtedy właśnie zaczyna się jego bardzo intensywne kontakty z Gamzejem Wielikowskim i powiedzmy budowanie takiego porozumienia skierowanemu przeciwko urzędowi Transferstelle. W momencie, kiedy getto zostało zamknięte, powstał poważny problem prawny, kto nadzoruje tę opiekę społeczną żydowską. Dlatego, że teoretycznie nic się nie zmieniło. Nie było żadnego powodu, tak, żeby nagle BUF Urzędu Szefa Dystryktu nie mógł zarządzać tą opieką, bo jakby nie było żadnego rozporządzenia na ten temat. Natomiast no, władze nad gettem generalnie należała do Wydziału Przesiedleń kierowanego przez Waldemara Szyna i Otto Monsa. Z Monsem więcej nasi bohaterowie mieli kontaktu niż z samym Szynem. Natomiast w Wydziale Przesiedleń placówka nazywana Transferstelle właściwie zaczynała zdobywać pewną przewagę. I Transferstelle jakkolwiek no nie była samym zarządem getta sensu stricto, a to miała w swoich rękach, a właściwie w rękach jej szefa Aleksandra Palfingera, takie narzędzia jak możliwość wydawania lub nie wydawania przepustek na opuszczenie getta. Więc mamy taką sytuację, że Gamzej Wielikowski, który chce pójść do swojego nadzorcy Auerswalda w urzędzie szefa dystryktu, nie może opuścić getta, bo mu Palfinger nie daje przepustki. I to jest rzeczywiście fakt. On bardzo nie chciał wydawać tych przepustek i doprowadzał nawet do takich skandali, jak to, że Wielikowski, będąc członkiem prezydium ŻTSS-u, nie mógł pojechać na zebrania prezydium ŻTSS w Krakowie, które no, były nakazane przez rząd generalnego gubernatorstwa, więc jakby znowu konflikt wewnątrz władz niemieckich. Konflikt tym razem między Warszawą a Krakowem, który był dość wyraźny. I ta sytuacja taka patowa trwa dość długo, trwa do maja 1941 roku, kiedy w ogóle zmienia się polityka niemiecka wobec getta. Powstaje Urząd Komisarza do Spraw Dzielnicy Żydowskiej, którym 10 maja zostaje Heinz Auerswald, który był takim, no wydawało się dość dużym sojusznikiem właśnie ŻTSS-u. I w momencie, kiedy powstaje Urząd Komisarza, zostaje rozwiązany Wydział Przesiedleń, sprawa żydowskiej opieki społecznej zostaje w ogóle wyłączona z gestii Urzędu Szefa Dystryktu i właśnie podporządkowana komisarzowi. I od tej pory Auerswald tylko tym zarządza. No a Transferstelle staje się też placówką podlegającą komisarzowi i no jakby te problemy, które były wcześniej, się kończą. I tutaj zaznaczyłam, że to jest lipiec 42, to jest ta cezura. W lipcu po prostu ŻTSS zostaje rozwiązane dla generalnego gubernatorstwa i, no i oficjalnie przestaje istnieć. No i teraz tak, jakby to był bardzo długi wstęp, ale tak do rzeczy, to ja widzę pewne etapy w postawie władz, tych władz cywilnych wobec ŻTSS-u. I pierwszy etap zamknięcie getta, znaczy ten powstanie getta. I to jest czas, kiedy zarządza opieką społeczną właśnie Wydział BUF, no tam wcześniej wiadomo Wydział Opieki Społecznej u prezydenta. I to jest okres, który nazywam ambiwalencją, zaraz to wytłumaczę. Drugi etap to jest etap przemocy. To jest etap absolutnego niszczenia opieki społecznej na każdym kroku i to są rządy Transferstelle. To jest pierwsze miesiące istnienia getta zamkniętego.
I tutaj, no tutaj tak naprawdę nie da się nic pozytywnego powiedzieć. I trzeci etap, który też można trochę postrzegać jako ambiwalentny, ale tak naprawdę jak się głębiej przyjrzeć, to ja to nazwałam etapem eksploatacji. To jest okres rządów komisarza Auerswalda. I teraz postaram się Państwu wytłumaczyć te moje tezy. Ten pierwszy okres jest bardzo ciekawy w ogóle, ten okres do zamknięcia getta. I dlatego, że tutaj widać w tych urzędnikach niemieckich takie, no takie właśnie, że oni nie bardzo wiedzą, co mają robić, co mogą robić. Z jednej strony oczywiście nie po to jest okupacja, nie po to są zarządzenia antyżydowskie i nie po to jest niszczenie tej społeczności żydowskiej, żeby oni robili coś dobrego dla żydowskiej opieki społecznej, wiadomo. Więc oni się bardzo boją jakąkolwiek podjąć taką decyzję korzystną. Natomiast z drugiej strony no, są urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za tę sferę. Są ludźmi, którzy, no, od których dużo zależy. I jest w nich takie właśnie rozdwojenie jaźni, które Weichert, który wtedy właśnie przede wszystkim się z nimi kontaktuje, no bardzo umiejętnie podsyca. Podsyca ich to poczucie odpowiedzialności. Weichert, który też naprawdę był bardzo, bardzo sprytny w tych swoich rozmowach, był zawsze przygotowany na to, żeby wytłumaczyć danemu urzędnikowi, że sprawa, o którą on prosi, mieści się w granicach okupacyjnego prawa. Że można to zrobić legalnie, nie narażając się na nic. To oczywiście różnie mu chodziło, ale czasami mu się udawało. I w tym okresie też jest taki problem, że nie ma żadnych ram prawnych tak naprawdę. Do maja 40 roku w ogóle żadnych. Nie wiadomo, jakie są właściwie obowiązki władz niemieckich wobec opieki społecznej, jakie są prawa tej opieki społecznej. Nie wiadomo tego. Natomiast nawet jak już powstał statut ZSS w końcu maja, no to on był na tyle ogólny i na tyle właściwie dotyczył innej organizacji, która jeszcze nie powstała w Warszawie, że trudno było to zastosować. Więc właściwie trzeba było liczyć na tą dobrą wolę urzędników. No i oni właśnie przez to, że nie bardzo wiedzą, co robić, no to czasami ustępują. I dam tutaj takie cztery przykłady spraw, które były wtedy poruszane przez Weicherta, które są sprzeczne, tak? Pokazują różne sytuacje. Więc pierwsza rzecz, którą Weichert chciał uzyskać, to zwolnienie pracowników opieki społecznej z przymusu pracy. To była rzecz, która naprawdę paraliżowała pracę opieki społecznej. Bo każdy działacz, pracownik, który no, szedł ulicą, mógł być zabrany do pracy w dowolnym momencie i po prostu nie mógł tych swoich, pomijając całą kwestię, czym była praca przymusowa wtedy, to nie mógł po prostu pracować, wypełniać swoich obowiązków, ta opieka społeczna była paraliżowana. No i Weichert zaczął rozmawiać na ten temat z Alfonsem Ilgiem, który dość krótko sprawował urząd, ale Ilg był absolutnie na tak, że oczywiście i nie ma problemu. Weichert też skontaktował się potem z Krakowem, z urzędem szefa dystryktu i generalnie też było w miarę pozytywnie. To był okres, kiedy się już zaczęła kształtować Rada Główna Opiekuńcza. Rozmawiano już o legitymacjach dla Rady Głównej Opiekuńczej, no więc generalnie dlaczego by ZSS warszawski nie mógł też dostać takich legitymacji. Natomiast kiedy nastał Heinrich Bollenbach, no to on zaczął widzieć dużo problemów. Dla niego było ogromnym problemem to, że dość absurdalne, że a może ktoś, kto nie jest tym pracownikiem opieki społecznej, dostanie tą legitymację i będzie się legitymował i nie będzie podlegał pracom przymusowym i to będzie absolutna tragedia. A co się stanie, jeżeli ktoś odejdzie z pracy? No to będzie miał legitymację i będzie oszukiwał, prawda, tutaj tych ludzi, którzy zabierają do prac przymusowych. Więc stworzył jakieś takie dziwne problemy. No i Weichert mu tam uczciwie, znaczy tłumaczył, wymyślał, że to się zrobi to rozdawanie legitymacji w asyście urzędnika, że tam będzie przymus oddawania legitymacji po odejściu z pracy i tak dalej. No wytłumaczył.
Przyniósł mu listę pracowników, zebrał od nich fotografie, właściwie wszystko już było gotowe, tekst legitymacji był gotowy i wtedy Boenbach stwierdził, że właściwie to on nie wie, co robić, bo on nie ma żadnych wiadomości z Krakowa, a właściwie to on jedzie na urlop. No i wyjechał na 6 tygodni na urlop. I wtedy ta sprawa trafiła na biurko Karla Massinga, który nie był szefem opieki społecznej na Warszawę, tylko na dystrykt warszawski. I Massing powiedział, że w ogóle złapał się za głowę i mówi, a dlaczego wy zatrudniacie tyle młodych ludzi w tej opiece społecznej? Przecież oni wszyscy powinni pracować na rzecz Niemiec, prawda? A nie tam takie rzeczy, pozwalniać ich wszystkich i zatrudnić starszych ludzi, którzy nie podlegają przymusowi. No i tak się sprawa skończyła tak naprawdę. Wachert się przeraził, że zaraz będą jakieś ingerencje i wycofał się. Natomiast sprawa tych legitymacji rozstrzygnęła się dopiero, kiedy powstał Komitet Opiekuńczy Miejski w Warszawie, bo on mógł wydawać legitymację, ona zwalniała z przymusu pracy rzeczywiście. Natomiast to jest właśnie już wrzesień 40 roku. No tutaj widać, jak oni, ci urzędnicy, nie chcieli podejmować decyzji. Jak się bali podjąć decyzję. Bolenda w pewnym momencie, tak przetłoczony argumentami Weicherta, powiedział coś takiego. Podkreślił swój życzliwy stosunek, cytuję teraz Weicherta, podkreślił swój życzliwy stosunek do mego rzeczowego podejścia i powtórzył, że nie ma najlżejszych zastrzeżeń co do postępowania naszego, a za najmniejsze choćby odchylenie z naszej strony musiałby osobiście odpowiadać. Czyli też strach przed odpowiedzialnością, co się stanie, jak ktoś się przyczepi, prawda? Druga rzecz to była kwestia ochrony majątku żydowskich organizacji opiekuńczych. Znaczy, majątek żydowski oczywiście był rozkradany z samego początku i to wiemy, że właściwie na zupełnie przypadkowo osoby mogły wejść do dowolnego sklepu, mieszkania i sobie zabrać, co chciały. Znaczy mówię oczywiście o Niemcach, policji, urzędnikach, biznesmenach i tak dalej. No, opieka społeczna miała tę, powiedzmy, właściwość, że było finansowana, była dość mocno połączona z American Joint Distribution Committee. To była amerykańska organizacja charytatywna, która działała w Polsce od 19 roku, no i działała w czasie wojny. W początkowych miesiącach wojny oni mieli dość dużo środków na pomoc i w związku z tym no, kupowali dużo rzeczy. I magazynowali to. W Warszawie były takie dwa duże magazyny. Jeden był w Wielkiej Synagodze na Tłomackiem, a drugi obok na Tłomackiem 5 w obecnym budynku Żichu, czyli w głównej bibliotece judaistycznej. No i oczywiście ryzyko, że ktoś będzie okradał te magazyny, no było bardzo duże. Mówiąc ktoś, mam na myśli oczywiście różnych Niemców, żołnierzy czy innych. I początkowo Joint korzystał z takiego kruczka, że jest organizacją amerykańską. W związku z tym korzystał z pomocy konsulatu amerykańskiego i to się nawet raz bardzo dobrze udało, ponieważ do magazynu na Tłomackiem przyszedł jakiś człowiek, który zaczął się bardzo awanturować i żądać wydania jakichś produktów. I wtedy pracownicy magazynu zadzwonili do konsula amerykańskiego i ten konsul zadzwonił na policję niemiecką i ta policja zgarnęła tego człowieka. I on trafił pod sąd i dostał 6 miesięcy za próbę wyłudzenia. No, oczywiście nie był w ogóle Niemcem, ale okazało się, że ten konsulat rzeczywiście był w stanie zadziałać. Natomiast Weichert uważał i to wyrażał w swoich rozmowach z Ilgiem, potem z Bolenbachem, że to jest niedobrze politycznie, żeby organizacja, która ma nadzór niemiecki, jest jakby, no powiedzmy, w pewnym sensie organizacją państwową GG, no żeby korzystała z ochrony innego państwa, tak, nawet jeżeli jest to państwo neutralne w konflikcie wojennym. I usiłował wydobyć od urzędników niemieckich takie zaświadczenia, które by chroniły przed konfiskatami właśnie te magazyny, biura, czy też placówki opieki społecznej ŻSS-u. Coś takiego się udało uzyskać w końcu marca, natomiast te zaświadczenia dość krótko funkcjonowały z takiego powodu, że zrobiła się taka mała afera. Na ulicy Mazowieckiej w Warszawie był takie laboratorium doktora Dworeckiego. Doktor Dworecki wyjechał z Polski, ale przekazał to laboratorium do dyspozycji jointu,
Znaczy chyba bezpośrednio TOZ-u, ale jakby Joint tutaj jakby no, takim no, organizacją parasolową. I temu laboratorium też dostało takie zaświadczenie, że ono jest właśnie tutaj pod ochroną urzędu szefa dystryktu. No i co się stało? Majątek opuszczony, majątek ludzi, którzy wyjechali z Polski, był według prawa generalnego gubernatorstwa majątkiem bezpańskim i podlegającym konfiskacie przez władze lokalne. Więc w pewnym momencie naczelny lekarz Warszawy Kurt Schrempf się zainteresował tą laboratorium i chciał je przejąć. Ale kiedy się jego urzędnicy tam pojawili, no to pracownicy tego laboratorium pokazali mu to zaświadczenie. I on uznał, że to jest potworne nadużycie ze strony ŻPSS-u, potworne. Poskarżył się oczywiście. Wtedy Heinrich Bollenbach się przestraszył potwornie, że to po prostu co ci Żydzi wyprawiają, jak to jest możliwe, że oni tak nadużywają tutaj zaufania jego. No i wycofał to wszystkie zaświadczenia i to się niestety skończyło. Zdarzało się, że niektóre placówki opieki społecznej, w tym sanatorium Briusów w Otwocku czy Zofiówka, były okradane przez władze niemieckie i tutaj się ta interwencja na nic nie, znaczy albo jej nie było, albo się nie udała. Natomiast jest parę przykładów takich interwencji pozytywnych. Takim przykładem jest mąka macowa, która została zarekwirowana w okresie Pesach 40 roku. I to jest śmieszne, bo znowu doszło do rywalizacji między władzami. Weichert uzyskał mąkę i ponieważ święta się już zbliżały, to wysłał ją do Henrykowa koło Jabłonny, żeby tam były wypieczone tam chyba zacierki macowe, coś takiego. Natomiast te worki z mąką zostały zarekwirowane przez Kreishauptmana, przez starostę powiatowego warszawskiego. I on się potem tłumaczył, że to, że jakieś worki dla żydowskiej organizacji jechały, to było absolutnym zgorszeniem, bo tutaj ludność nie ma mąki, jest kryzys żywnościowy, no i że trzeba to rozdać miejscowym. Tak się tłumaczył. W każdym razie tutaj doszło do konfliktu między Bollenbachem a właśnie tym Kreishauptmanem, który Bollenbach wygrał, ale zainterweniował bardzo, bardzo ostro. Druga taka sprawa to były eksmisje. Tych eksmisji było kilka. Taką bardzo pokazową była eksmisja punktu dla uchodźców na ulicy Leszno 14. To nie był taki zwykły punkt, jak sobie często jakby wyobrażałem popularnie, że no, że punkty to były takie miejsca, no, gdzie oprócz dachu nad głową właściwie nic nie było. To był tak zwany punkt wzorcowy. To był budynek, który został wyremontowany pod punkt dla uchodźców. Ich nie było dużo, było chyba 6 czy 7, które ŻSS włożyło naprawdę bardzo duże pieniądze, żeby uzdatnić do mieszkania. No i właśnie ten budynek, który należał do przed wojną do Związku Pocztowców, w czasie wojny przyjął Deutsche Post Osten i właśnie ci pocztowcy w pewnym momencie, już po remoncie oczywiście, uznali, że to jest ich budynek i chcieli ten punkt wyrzucić na bruk. I tu znowu interwencja Bollenbacha była bardzo ostra. On tam sam jeździł, był absolutnie oburzony tym, że pocztowcy rozkradli magazyn punktu na przykład. Zainterweniował i faktycznie udało się tam wynegocjować pozostanie na miejscu tej placówki opieki społecznej. Więc znowuż też prawdopodobnie to była rywalizacja, że jak to, no to jest moja opieka społeczna, tutaj jacyś inni wchodzą, jacyś pocztowcy i tak nie może być. Więc stąd jakby jest taki mój wniosek, że jednak ci urzędnicy trochę czuli się odpowiedzialni za swoje poletko i trochę mieli problem z tym, jeżeli ktoś to poletko eksploatuje bez ich wiedzy, tak? Więc to można było też w ten sposób wykorzystać. I ostatnia rzecz, której chciałam powiedzieć w tym pierwszym etapie, to jest kwestia przydziałów żywności. Żywność była oczywiście no, kartkowana, reglamentowana i ta żywność na kartki była sprzedawana po cenach oficjalnych, czyli bardzo niskich.
Natomiast no, opieka społeczna oczywiście tej żywności potrzebowała bardzo dużo, bardzo hurtowej ilości. I Weichert starał się, już chyba w lutym 40 roku, podjął takie wysiłki wspierane przez właśnie ówczesnego nadzorcę, czyli Alfonsa Ilga, żeby ŻSS dostał przydziały, porządne, poważne przydziały żywności po cenach oficjalnych, czy tych cenach niskich, bo do tej pory opieka społeczna po prostu kupowała na wolnym rynku za to ceny paskarskie absolutnie. No i Weichert opisuje to zresztą w tych swoich wspomnieniach bardzo ciekawie, że jak on przyszedł do Wydziału Zaopatrzenia, mając zresztą w ręku polecenie od tego Ilga, no to wywołało sensację, był jedyną osobą w opasce żydowskiej, reszta to byli piekarze polscy awanturujący się o mąkę. On nie został w ogóle przyjęty, ale tak mu się udało zagadać z sekretarką, że go umówiła na spotkanie, na audiencję twarzą w twarz z urzędnikiem improwizacji, nazywał się Han. Potem jak on się dostał do tego Hana, to Han zaczął od awantury, że jak on śmie w ogóle do niego przychodzić, ale się dał ugłaskać jakimś cudem. I co lepsze, dał mu od razu przydział na 20 ton mąki. Potem przez następne dwa miesiące dość spore te przydziały dostawał ŻSS, bo to naprawdę to było 30 ton mąki tygodniowo bodajże, całkiem naprawdę porządne, około 20% zapotrzebowania ŻSS-u, kuchni ŻSS-u było zaspokojone w ten sposób. Natomiast już od tak maja te przydziały topniały, aż w końcu w październiku zostały zatrzymane. I tutaj ten przykład chciałam wykorzystać, żeby pokazać, jak okres ambiwalencji się powoli kończył. Jak powoli on się stawał, ta postawa urzędników wobec żydowskiej opieki społecznej i wobec chyba Żydów w ogóle, po prostu z takiego, że może trochę ustąpimy, a może nie, staje się coraz bardziej jednoznaczne, że no nie, nie będziemy już nic dla tych Żydów robić. I w ten sposób wchodzimy w ten drugi okres. Okres, jak już wspomniałam na początku, w ogóle pewnej niejasności co do tego, kto zarządza opieką społeczną, niejasności na poziomie prawnym, ale na poziomie faktycznym wygrywała Transferstelle. Aż do maja naprawdę polityka Aleksandra Palfingera, Waldemara Schöna, która polegała na tym, żeby getto wyeksploatować nie tyle wyeksploatować, co wygłodzić po prostu, tak, żeby nie żadnych tutaj ustępstw nie robić, żeby getto szczelnie zamknąć, była dominująca i nawet pewne jakby życzliwe ruchy ze strony BUF, szefa dystryktu, w tym no przede wszystkim Auerswalda, który trochę walczył o to, żeby utrzymać niezależność ŻSS-u od Transferstelle, no się po prostu nie udały. Mówiłam już o niewydawaniu przepustek działaczom społecznym, co im uniemożliwiało funkcjonowanie także w kontaktach z nadzorcami, ale też była kwestia zakazu wwozu produktów zakupionych przez ŻSS. ŻSS kupił, znaczy wiedząc, że getto będzie, jakby, że powstaje getto, no zakupił dość dużą ilość ziemniaków na przykład i nie zdążył ich wwieźć przed zamknięciem bram i potem się okazało, że nie może już, bo jakby Transferstelle nie pozwala na wwóz tych produktów. I to po prostu, no to było takie pierwsze uderzenie, prawda, że nie mamy tutaj żadnego wsparcia. Druga rzecz to była kwestia przesiedleńców. Jak wiadomo, między styczniem a marcem 1941 roku około 50 tysięcy Żydów z dystryktu zostało wsiedlonych do getta warszawskiego. I oni nie dostali kartek, oni nie dostali przydziałów tych kartkowych, natomiast właśnie ich wyżywienie oddano w ręce ŻSS-u. No i to był koszmar, bo ŻSS nie dostał Transferstelle tej żywności. To znaczy,
Na luty przeznaczono przydział dla 21 tysięcy przesiedleńców. Akurat w lutym aż tylu ich nie przyjechało, w związku z tym transportowe strasznie, czy Palfinger się strasznie zdenerwował, zaczął tam wyliczać jakieś osobodni i w ogóle zabierać te przydziały, te pieniądze. A tak naprawdę żywności i tak nie było. Dopiero pod koniec lutego wjechała do getta ta żywność przydziałowa, czyli to są naprawdę bardzo niskie przydziały. Potem to się znowu wstrzymało i następne najwięcej przesiedleńców przybyło do getta w marcu. W marcu oni nie dostali żywności, dopiero w kwietniu. I jakby działy się takie rzeczy, które... Znaczy ci ludzie nie dostawali nawet tego minimum, prawda? Czyli czeska opieka społeczna nie tyle ich dożywiała, co miała ich wyżywić całkowicie. I to było jakby naprawdę ogromne takie uderzenie tej przemocy ze strony Transportstelle. Kolejnym takim punktem dość, który wzbudził naprawdę no poruszenie nawet wśród urzędników niemieckich, to było niewypłacanie przez Transportstelle przyznanych dotacji. Transportstelle była takim miejscem przesyłu pieniędzy, prawda? Znaczy zanim powstały tam inne ciała, no to Transportstelle jakby tym się przede wszystkim zajmowała. I na przykład rząd generalnego, w momencie kiedy powstał już TSS dla generalnego gubernatorstwa, znaczy nie w tym momencie, ale powiedzmy parę miesięcy później, rząd generalnego gubernatorstwa zaczął przyznawać jej dotacje. To było tak, że 17% całej dotacji na opiekę społeczną w GG szło na TSS. TSS krakowski to rozdzielał na inne miasta, dość dużo przydzielał również w Warszawie, wiedząc jaki jest problem z przesiedleńcami w tych pierwszych miesiącach getta. Natomiast musieli to przesyłać przez Transportstelle. No i to jest, no i właśnie pojawił się problem, że dotacja przyznana przez rząd GG, przez samych Niemców, nie mogła trafić do TSS-u warszawskiego, bo nie mogła przejść przez tą barierę Transportstelle. Czyli kolejny taki akt przemocy. Oni wymyślili zresztą potem taki myk, że korzystali z kontrjointu. Ale tam jakby sposoby radzenia sobie z tym to powiedzmy inna sprawa. Co więcej, był taki moment, bodajże chyba w lutym, że Waldemar Szyn z jeszcze paroma urzędnikami przyszedł na przechadzkę do getta i oglądał punkty dla przesiedleńców. I on był absolutnie przerażony. To przeraziło nawet Waldemara Szyna, co zobaczył. I w związku z tym postanowił przyznać dotację na rzecz TSS-u w wysokości 200 tysięcy złotych. To nie była bardzo wysoka suma, no ale wiadomo, że w tych warunkach to każda była dobra. No i on przyznał te pieniądze, ale znowu Transportstelle nie chciał ich wypłacić. I tutaj zobaczcie, bo właściwie Szyn był zwierzchnikiem Transportstelle w sposób oficjalny. Natomiast nie wiedzieć czemu, ale Palfinger był w stanie te pieniądze zablokować. I one dotarły do TSS-u bardzo dużym opóźnieniem, kiedy już Transportstelle nie była u władzy. A jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, która miała już oddźwięk właściwie międzynarodowy, to była kradzież produktów pomocy zagranicznej. Do Polski docierały w ogóle od tam lutego 40 roku pomoc Czerwonego Krzyża i takiej organizacji amerykańskiej Commission for Polish Relief. I ta właśnie Commission for Polish Relief w kwietniu 41 roku zakupiła dość dużej ilości szynki i bekonów i wysłała do Polski. I na placu przeładunkowym w Warszawie wylądowało 1200 kilogramów bodajże tych produktów, które Transportstelle sobie zarekwirowała. No i to był skandal międzynarodowy, dlatego że to były tak zwane Liebesgaben. To były produkty będące pod ochroną międzynarodową, pod ochroną Czerwonego Krzyża. I nawet Szyn się wtedy zdenerwował na Palfingera i stwierdził, że to jest absolutny skandal. Weichert interweniował w rządzie GG, Wielikowski interweniował właśnie w rządzie szefa dystryktu. Sprawa się w ogóle obiła o Czerwony Krzyż. Również niemiecki, pełnomocnik niemieckiego Czerwonego Krzyża w GG był absolutnie oburzony. Stanęło na tym, że będzie wypłacony jakiś ekwiwalent, ale znowuż sprawa, jak będzie on wypłacony, w jakich produktach, ciągnęła się miesiącami i ostatecznie chyba się rozstrzygnęła gdzieś późną jesienią 1941 roku. Niemniej tutaj
To było pierwsze takie zwycięstwo na Transferstelle. To zresztą był już koniec ich władzy absolutnej, ponieważ no rzeczywiście tutaj bardzo mocno przesadzili. Tak, mamy właśnie maj 1941 roku i jakby przechodzimy do kolejnego, tylko ostatniego etapu. Powołanie Heinza Oerswalda, to jest jego zdjęcie z jego akt z okresu okupacji, więc tutaj on jest taki dosyć młody, był wtedy młody dosyć. Więc powołanie Oerswalda na komisarza dzielnicy żydowskiej w Warszawie spotkało się z ogromnym entuzjazmem Wielikowskiego. Naprawdę był, on wręcz mu złożył taką czołobitną wizytę, ciesząc się na współpracę i no i w ogóle, no oczywiście w porównaniu z Transferstelle osoba Oerswalda była no świetlana wręcz, prawda? Natomiast chyba nie do końca Wielikowski to zauważył, ale Oerswald przyszedł do zarządu getta z pewnym planem. Polityka niemiecka wobec getta się zmieniła na taką z polityki takiego wygłodzenia i wyniszczenia na politykę eksploatacji. Getto miało się zamienić w takie miejsce produkcji na rzecz armii niemieckiej. Zbliżała się wojna ze Związkiem Radzieckim. Miały powstać fabryki w getcie, ale także mieszkańcy getta mieli stać się robotnikami, którzy będą się nadawać do obozów pracy. Ponieważ pierwsze doświadczenia z 1941 roku pokazywały, że ludzie są tak wyniszczeni, że nie są w stanie pracować. Naprawdę nie są i nic ich do tego nie będzie, nie może zmusić. Natomiast w momencie, kiedy Oerswald został powołany, do jego rąk trafił taki bardzo rozpaczliwy memoriał ŻSS-u dotyczący kuchni ludowych i dotyczący sytuacji przesiedleńców w getcie, pokazujący, jak katastrofalne skutki miało niewydawanie przydziałów żywnościowych. I w tym memoriale działacze ŻSS-u postulowali, żeby w ogóle uratować getto od śmierci głodowej, trzeba powiększyć liczbę obiadów do 120 tysięcy dziennie. I Oerswald się niesłychanie przywiązał do tej liczby. W ogóle ten memoriał mu uświadomił, że jest sieć kuchni ludowych, którą w ogóle można rozbudować. I on sobie wymyślił, że to jest fantastyczny sposób właśnie, żeby zrobić z tych mieszkańców getta dobrych robotników. I on wzywa, on i zresztą razem z gubernatorem Fischerem, gubernatorem warszawskim, wzywają Wielikowskiego i Czerniakowa na spotkanie. No i tam mówią, że oni dadzą dodatkowe przydziały żywności do getta i że ma być rozbudowana sieć kuchni ludowych, ma być to 120 tysięcy posiłków dziennie, ale oni będą częścią tych posiłków dysponować. Ich spora część ma trafić właśnie do robotników, ma trafić do urzędników, do ludzi, którzy czekają na wywózkę do obozu pracy na kwarantannie. Oczywiście tam jest pewien margines, są ludzie, którzy są po prostu podopiecznymi opieki społecznej i oni też to obiady mają dostawać. Ale ja pozwolę sobie nazwać ten etap eksploatacją, dlatego że ja widzę, że w jakiś sposób ta opieka społeczna stała się dla Oerswalda takim narzędziem do przeprowadzenia tego swojego celu o produktywizacji getta. I że on miał, jakkolwiek był, no, dość sympatycznie się zachowywał wobec Wielikowskiego na początku i także wobec Czerniakowa. I dużo jest takich zapisów w dziennikach, to on miał tę swoją wizję, że ta opieka społeczna ma być coraz bardziej właśnie skomercjalizowana. I jego, on postawił na czele tej akcji dożywiania Wielikowskiego. Wielikowski tam się bardzo spełniał i bardzo szybko doprowadził do powiększenia zakresu dożywiania. Natomiast to przestała być czysta opieka społeczna. Coraz mniej było tych obiadów, które były bezpłatne czy ulgowe. Coraz więcej było pełnopłatnych. W lipcu 1941 roku w ogóle nawet nie przyznano żadnych ulg. Czyli wszystkie te obiady w tych kuchniach ludowych, czyli no, placówkach opieki społecznej, były płatne po prostu.
a cała akcja dożywiania była samowystarczalna. To znaczy z dochodów z obiadów plus tam z pewnych no, operacji finansowych, ona się utrzymywała sama. Czyli Auerswald jakby wykorzystał tę sieć do sieć kuchni ludowych do swoich celów. Co się jeszcze potem dzieje? Te dodatkowe przydziały żywności, one się kończą we wrześniu 1941 roku. Jeszcze trochę siłą rozpędu, siłą oszczędności ta akcja dożywiania trzyma poziom ilościowy, a potem niestety one zostają wycofane. Chyba wbrew woli Auerswalda tak naprawdę, bo tu Szlaban postawił Wydział Wyżywienia i Rolnictwa. Natomiast po takich paru tygodniach, kiedy Auerswald się denerwuje i usiłuje gdzieś interweniować, raczej się godzi z tym, że, no, że trudno, no, ta akcja dożywiania się nie powiodła. Natomiast on wtedy zaczyna się bardzo mocno interesować finansami ŻSS-u. I nagle te organizacje opieki społecznej tracą swoją autonomię, tracą możliwość zarządzania swoim budżetem. Tego, że Auerswald każe sobie przesyłać preliminarze, skreśla tam różne rzeczy, pokazuje limity, określa limity wydatków. Generalnie no, zachowuje się tak, jakby on był prezesem tutaj tego ŻSS-u, że to jest naprawdę traci zupełnie autonomię. A ponieważ w tej księgowości oczywiście było bardzo dużo szarej strefy, no to tracą tą możliwość pewnego takiego legalnego, półlegalnego funkcjonowania. I Auerswald staje się takim nadzorcą bardzo, bardzo ostrym, który naprawdę nie zwraca uwagi na no, ten ludzki los do tego stopnia, że on nawet w styczniu 1942 roku chciał, widząc zadłużenie kuchni ludowych, chciał wszystkie je zamknąć. Natomiast tylko taka, powiedzmy, siła przekonywania Wielikowskiego sprawiła, że mu się to nie udało. Więc ta ocena Auerswalda jest dosyć złożona. Ja myślę, że można w ten sposób na jego działalność patrzeć. No i tak, to jest ten właśnie ostatni etap, który no niestety nie mogę zbyt dużo powiedzieć na temat ostatnich miesięcy przed wielką akcją, bo nie mamy do tego dokumentów. Ale wygląda na to, że właśnie bardzo, bardzo wzrosła kontrola nad ŻSS-em, bardzo ŻSS stracił samodzielność. I o ile to nie było to, co przeżyli pod rządami Transferstelle, to nie było to też, to nie była też jakoś życzliwa obecność urzędnika, nie można tak powiedzieć. No dobrze, więc tak podsumowując, trzy etapy, etap niepewności, ambiwalencji i w związku z tym pewnych korzyści, drugi etap przemocy z okresu Transferstelle, no i trzeci etap zarządu komisarza Getta Auerswalda, czyli etap pewnego wykorzystania opieki społecznej dla celów eksploatacji getta. Dziękuję bardzo. To z mojej strony na tyle. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych niuansów. Bardzo mi imponuje, że tak swobodnie żonglujesz tymi niemieckimi nazwiskami i kompetencjami tych urzędników. Mi się nigdy nie udało opanowanie nie. tego. Ich kompetencje, oni sami ich nie znali, więc ja nie mogę to swobodnie żonglować. Że te urzędy rzeczywiście opierały się no, na różnych podskórnych, tak, jakiś ucieraniu się między urzędnikami. Proszę Państwa, zapraszam do pytań i komentarzy. Nie widzę na razie pytania żadnego. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Olu, może w międzyczasie, gdybyś mogła nas zapoznać, może nie wszyscy Państwo wiedzą o źródła do badań, bo to zawsze jest jakaś podstawa. Rozumiem, że te źródła ŻSS-u, z wyjątkiem no tutaj tej luki w sprawozdaniach, zachowały się w bardzo dobrym stanie. Czy można ocenić, w jakim procencie?
Ale. Bo jeżeli chodzi o Judenrat, no to jednak te 2%, tak, no to jest jakaś bardzo słabo udokumentowana działalność. Że TSS, rozumiem, zupełnie jest w innej sytuacji. Wcale nie jest tak różowo niestety, a bo to on chyba te dokumenty przetrwały wojnę. Dokumenty, znaczy nie, bo jest tak. Zanim powstaje ten rzetkom w Warszawie, jest ŻTSS KK i z tego ŻTSS KK właściwie mamy dokumenty dzięki archiwum Ingelbluma, bo tam bardzo mało jest w innych zbiorach. No ale mamy to ARG i super. Przez to też, że komisja koordynacyjna została rozwiązana, to oni chyba po prostu mieli poczucie, że, no, że pewien etap się zamknął i że to są dokumenty, które należy zarchiwizować. I one się znalazły w pierwszej części archiwum, więc chyba była taka świadomość, że, no, że to już jest taki zamknięty rozdział. Natomiast jeżeli chodzi o Rzetkom, o ten drugi etap właśnie, no to zachowała się korespondencja między Warszawą a Krakowem z różnymi też sprawozdaniami, więc i załącznikami, więc fajnie. Natomiast i tutaj jest pewien komplet między tym wrześniem 40 roku, ale znowuż to się urywa na czerwcu 41 i znowu wydaje się, że parę teczek po prostu zaginęło. Więc no nie jest wcale dobrze. Nie mamy, jeśli chodzi o Rzetką, nie mamy tej korespondencji z Krakowem do bardzo dużego, długiego okresu. Więc to jest dosyć okropne. Natomiast tutaj uzupełnia to właśnie ta korespondencja Wilikowskiego, która jest do lutego 42 roku, która jest właściwie bogatsza. Jest bogatsza w informacje niż ta korespondencja Rzetkomu. Więc to naprawdę nie jest tak dobrze, jakby się mogło wydawać, niestety. Widzę zgłoszenie, Helena Dattner. Bardzo proszę, Heleno, czekamy na ciebie. Musisz odblokować swoją kamerę i mikrofon. W międzyczasie jest pytanie. W międzyczasie pojawia się pytanie, czy niemieckie, przepraszam, już Państwu je pokazuję. Z jakiegoś powodu nie mogę, ale to, a już, przepraszam, już. Nie wiem, czy korzystałeś z jakichś niemieckich archiwów. Nie, i według dokumentacji nie ma do tego tematu niemieckich źródeł. Też ci wszyscy urzędnicy, oni nie mieli procesów po wojnie, żeby można było jakby w ten sposób trafić do informacji, więc no, jeśli chodzi o władze cywilne, to właśnie sąd zostawił ich w spokoju zupełnie. A masz jakieś informacje o czy przeczucie, co jest w dokumentach Auerswalda zebranych do tego jego procesu? Nie miałaś do tego wglądu żadnego. Nie. Wydaje się, że nikt nie korzystał z tych dokumentów, bo na pewno jakieś są. Do procesu oczywiście nie doszło, ale on był jeden, prawda? No, więc nie wiem nic o udostępnianiu przez niemieckie archiwum, bo nie korzystałam z niemieckiego archiwum i właśnie nie miałam też poczucia, że cokolwiek bym znalazła według mojej orientacji. Witaj, Heleno. Dzień dobry, słychać. Dzień dobry. Tak. Olu, to bardzo dziękuję. To jest fascynujące, znaczy różne rzeczy tu są fascynujące, ale pokazałaś też taką mechanikę władzy urzędniczej niemieckiej, co bardzo rzadko nam się zdarza. I z tej niezróżnicowanej masy pod tytułem Niemieccy urzędnicy pokazałaś tak, jak to funkcjonuje, to znaczy to nachodzenie na siebie kompetencji i rozmaite cechy ludzkie tutaj odgrywają rolę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest niesłychanie ważne. No, ja właśnie te zamieszanie kompetencyjne, które potem jest wykorzystywane albo właśnie działa przeciwko ludności getta, to tak bardzo wyraźnie widać na przykładzie getta białostockiego, tak, gdzie im się bardzo wiele rzeczy udaje dzięki, no właśnie dzięki temu, że mądry przewodniczący czegoś jest w stanie wykorzystać to, co między tymi urzędnikami się dzieje, ale w każdym razie wydaje się, że to jest w ogóle bardzo ważny kierunek
badań. Chciałam Cię właśnie zapytać, czy poza Tobą ktoś jakby w ostatnich latach tą analizą tego, jak funkcjonuje w praktyce niemiecki aparat urzędniczy, tak? Bo to jest ciekawe, ale też myślę, że jakoś ważne dla pogłębienia i odchodzenia od takich stereotypowych, rozmaitych wyobrażeń o Niemcach i tak dalej. I mam też pytanie zupełnie inne, mianowicie czy mogłabyś powiedzieć odrobinę więcej na temat tego, że RGO bardzo szybko przestaje, to znaczy, że krótko mówiąc, że żydowska pomoc społeczna oddziela się, tak? To my to widzimy poprzez historię zawsze, tak? Że Żydzi muszą na ogół no, jakby dbać sami o siebie, prawda? Tutaj jednak te 17% pieniędzy RGO jakoś do Żydów się dostaje, no niemniej jednak jest takie poczucie, prawda, że Żydzi jak zwykle dbają o siebie, nie muszą dbać o siebie, ponieważ wspólne działanie jest bardzo trudne albo niemożliwe. Czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej? Powiedziałaś, że to Niemcy zadecydowali, tak, żeby ta żydowska pomoc społeczna się po prostu oddzieliła, ale czy rzeczywiście to tylko Niemcy i jaka tutaj jest, co jest za tym, tak? Jaka jest tutaj? Dziękuję. To jest bardzo duży temat tak w ogóle. Znaczy tak, odpowiadając na to pierwsze pytanie, to znaczy ja nie znam za bardzo takich prac. Ja się trochę posiłkowałam Browningiem, który pisze o komisarzach Goetz. I to tutaj nie wnika za bardzo oczywiście w opiekę społeczną. Natomiast no, nie, to znaczy, ja w ogóle myślę, że my o wiele więcej byśmy wiedzieli o getcie warszawskim, gdybyśmy więcej badali Niemców i ich stosunek. To jest świetny kierunek i to absolutnie trochę trzeba za tym pójść powoli. Tak, natomiast jeśli chodzi o to RGO, znaczy tak naprawdę, że to jest tak, w ogóle komisja koordynacyjna w Warszawie, która powstaje we wrześniu 1939, ona powstaje jako referat żydowski Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Ona jest częścią tej polskiej organizacji. Natomiast mamy taki dokument z 15 października, wydany przez NSV właśnie, przez tą organizację, która się zajmuje opieką społeczną na początku wojny. I tam jest wyraźnie napisane, że przywraca się opiekę społeczną w Warszawie, prowadzoną przez Zarząd Miejski i przez SKSS, ale nie obejmuje ona Żydów. Czyli oni są już 15 września w okresie Zarządu Wojskowego Warszawy, są już wyłączeni z Państwowej Opieki Społecznej dekretem niemieckim, więc jakby to jest dosyć jasno rozdzielone od samego początku. No i tak się dzieje. SKSS się tam rozlicza jakoś z komisją koordynacyjną, no i ta sprawa się kończy. Natomiast to jednak wraca. I wraca temat połączenia tej polskiej żydowskiej opieki społecznej, dlatego że Amerykanie tego chcą, Amerykanie tego wymagają. Kiedy powstaje temat pomocy z zagranicy, no to dość jasno jest postawione, że absolutnie nie będzie tutaj paragrafu rejskiego, nie ma mowy. I dlatego zaczynają się rozmowy o powstaniu Rady Głównej Opiekuńczej, która na początku miała być organizacją i polską, i żydowską. To znaczy zarówno jeśli chodzi o zarząd, jak i no, oczywiście jak podopiecznych. No, tak to było negocjowane i tak to miało wyglądać. I wstępne statuty RGO, bo w ogóle chyba z 50 szkiców tych statutów, więc dosyć długo, często się zmieniało. Te wstępne statuty, no to było tak, że właśnie to była organizacja polsko-żydowska i tutaj właśnie takim negocjatorem był głównie Marek Bieberstein, prezes Generalnego Krakowskiego. I on był też w pierwszym składzie takiej jeszcze nieoficjalnej RGO, był przedstawicielem żydowskim w prezydium RGO, która w lutym bodajże 40 roku się zbiera. Natomiast pod koniec kwietnia bodajże właśnie następuje ten zwrot,
że właśnie Urząd Generalnego Gubernatora postanawia, że jednak będą trzy organizacje. W ogóle wprowadza Ukraińców do tej historii. I tutaj są pewne obawy ze strony tych polskich działaczy, żeby Ukraińcy są postrzegani jako niemieccy kolaboranci, jako ci, którzy tutaj wprowadzą jakąś złą atmosferę, i tak naprawdę dużo wysiłków ze strony właśnie tej Rady Głównej Opiekuńczej idzie w kierunku, żeby rozdzielić te organizacje. Czyli trochę masz dobrą intuicję, że jakby to unarodowienie tych organizacji opieki społecznej jest też po trosze tą inicjatywą polską, bo oni uznają, że to jest dobry sposób, żeby po prostu oddzielić się trochę od tych Ukraińców. Nie chcieli w tej organizacji. No i ja tutaj takich dokładnie szczegółów nie badałam tego, jak te negocjacje wyglądały. Tutaj cytuję książkę Bogdana Krola oczywiście o Radzie Głównej Opiekuńczej. No dochodzi tego rozdzielenia. No i te statuty trzy są podpisane w maju. Natomiast jest jeszcze jedna interesująca rzecz. I tutaj już dotyczy to nie tyle RGO, czy właśnie, co właśnie z KSS-u, Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej, który w ogóle działa do marca 1941 roku. Równolegle z RGO i jej agendą warszawską. Otóż gdzieś w kwietniu bodajże 40 roku ci warszawscy urzędnicy niemieccy uznają, że właściwie można by wycofać ten zakaz współpracy polskiej żydowskiej opieki społecznej. Że generalnie są dwie takie rzeczy, które można by zrobić razem. I jedna z nich to jest kwestia odblokowania konta SKSS, bo SKSS dostał pieniądze z zarządu, znaczy nie zarządu, z rządu Rzeczpospolitej na działalność. To było chyba około 4 milionów złotych i on to konto zostało zablokowane przez Niemców. Ale postanowiono właśnie jakoś wiosną, tam był dosyć duży kryzys aprowizacyjny w Warszawie, odblokować to konto. Niemcy je to odblokowali. No i powiedzieli, że generalnie feel free do rozmów z RDSS-em. RDSS uznał, że Weichert uznał, Weichert był takim optymistą i uznał, że generalnie on tych ludzi z SKS-u całkiem dobrze im się współpracowało w czasie września, no i że po prostu pójdą i podzielą te pieniądze, no i ta część dla Żydów będzie po prostu przyznana, no bo przecież jest oczywiste, dla niego to było absolutnie oczywiste. Okazało się, że nie jest. No okazało się, że nie, że właściwie, znaczy tam nie odblokowano całej tej sumy, tylko chyba 1 200 000, coś takiego. No to nie jest tak naprawdę duża suma, jeśli chodzi o ceny wojenne i to, że ta opieka społeczna w dużej mierze musiała kupować na rynku wolnym i po tych cenach paskarskich, bo te przydziały były bardzo małe. Więc tam naprawdę tygodniami trwają dyskusje na ten temat i są argumenty. I argumenty naprawdę bardzo, bardzo takie no dziwne. No na przykład lekceważy się fakt, że Żydzi nie stanowią 10% ludności, tylko GG, tylko że więcej, prawda? I jakby, że ten procent powinien być większy. Lekceważy się absolutnie fakt, że Żydzi są pozbawiani majątków i możliwości zarobkowania. Bardzo jest podnoszone to, że Żydzi przecież dostają pomoc amerykańską z joint. No przecież no to dlaczego mi dostawać jeszcze coś? Więc są naprawdę bardzo takie dziwne rzeczy, przy czym sam SKSS nie jest tak do końca jednorodny tutaj, bo taką pozytywną postacią był szef zaopatrzenia SKS-u Juliusz Machnicki, czy Janusz Machnicki, natomiast taką postacią no przykrą jest prezes KSS-u, czy Artur Śliwiński, który jest absolutnie za tym, żeby... No i tutaj argumenty są takie, że Polacy mają dbać przede wszystkim Polaków, a jak im coś zostanie, no to mogą coś dać Żydom. No. Mm-hmm. Więc generalnie jesteśmy życzliwi, ale w pewnych granicach. Mm-hmm. I to jest jedna sprawa, a druga to jest kwestia zakupów na rynku, bo to oczywiście były zakupy hurtowe w przypadku obu organizacji. I te przydziały żywności po cenach oficjalnych SKSS też dostawał. No i powstał taki pomysł, żeby to połączyć właśnie z przydziałami dla RDSS-u. To znaczy, żeby żydowskie organizacje, które doświadczały dyskryminacji właśnie w trakcie sprzedawania czy w trakcie przyznawania przydziałów,
Znaczy po prostu się podłączyły pod tą organizację polską, której łatwiej będzie uzyskać i przedziały od urzędników i samą żywność, żeby po prostu, żeby tutaj połączyć wysiłki w samym już jakby procesie kupowania żywności. No i tutaj znowu zaczęły się problemy, bo też to, no to ten rynek okupacyjny nie jest prosty w obsłudze oczywiście. I wydaje się, że SKSS po prostu nie za bardzo chciał brać na siebie taki ciężar. Oni się też bardzo bali swoich podopiecznych, że bali się, że po prostu jak im zabraknie żywności dla swoich kuchni, no to jak się okaże, że kuchnie żydowskie dostały, no to że to będzie pewien taki skandal, tak? Więc tutaj ta postawa bardzo się zmienia w ciągu tych paru miesięcy wojny i to całe takie pojednanie w okresie września 1939, no, to rzeczywiście bardzo nietrwałe. No i one się oddzieliły po prostu, te organizacje. I ten pierwszy akt był rzeczywiście, to była wola niemiecka, ale potem nawet kiedy ci urzędnicy niemieccy trochę zaczęli otwierać jakieś furtki, no to się okazało, że to właściwie już jest rozdzielone. I to jest wiosna 40 roku. To tutaj już nic nie działa. Jakkolwiek muszę przyznać, że Naczelna Rada Opiekuńcza, czyli takie przedstawicielstwo, w którym byli i Polacy, i Żydzi, i Ukraińcy, czyli przedstawiciele tych trzech narodowościowych organizacji opiekuńczych, znaczy szła na rękę czasami. Na przykład taki chyba dobrym przykładem, najlepszym jest, że w momencie, zanim jeszcze uruchomiono dotacje rządowe dla RGO czy ZSS, NRO otworzyła taką akredytywę w którymś banku w Warszawie po to, żeby właśnie ZSS mogła kupować żywność już jakby na poczet tej dotacji, która jeszcze nie nadeszła. Więc to był taki dość ładny gest, który na początku, zaraz po zamknięciu getta, kiedy właśnie to bardzo było trudno o żywność. No oczywiście transfer sztele to zablokowała, więc generalnie i tak się nie udało. Prawdę mówiąc, jak ja tak teraz nawet siebie samą słucham, ja nie rozumiem, jak to się działo, że funkcjonowała ta opieka społeczna, bo to naprawdę było wszystko od przypadku do przypadku. To przydział, to dotacja, to się wypłaci, a to się nie wypłaci. Naprawdę absolutna zagadka, jak to się działo. Znaczy nie zagadka, no po prostu robi z tymi rękami, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pytanie. Nie wiem, czy tutaj to pan musi już wyklarować o co chodziło, bo nie. O tak, nie chodzi o antagonizm między gettami, absolutnie. To chodzi o antagonizm między urzędnikami niemieckimi. Między Urzędem Generalnego Gubernatora w Krakowie, który pod koniec 40 roku przyjmuje nazwę Rząd Generalnego Gubernatorstwa. I tam są ci urzędnicy centralni, tak, którzy właściwie zawiadują całą, w tym BUF, zawiadują całą opieką społeczną w Generalnym Gubernatorstwie, a Urzędem Szefa Dystryktu Warszawskiego i urzędnikami niemieckimi w Warszawie. To chodzi mi o ten konflikt, to nie jest konflikt między gettami, absolutnie, tutaj nie ma nic takiego. I tutaj, ale to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo tam jakiś chyba przykład podawałam, ale to się toczy przez całą okupację. Ten konflikt. I wydaje się, że ten rząd generalnego gubernatorstwa jest o wiele życzliwszy Żydom tak na dobrą sprawę niż ten zarząd warszawski. I potem taki przykład. W lipcu 40 roku wprowadzono taki podatek dla wszystkich mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa. To była danina od mieszkańców, to się nazywa po polsku, Einwohnerabgabe po niemiecku. I to był taki podatek pogłówny, który miał być w całości kierowany na rzecz opieki społecznej. No i oczywiście Żydzi mieli ten podatek płacić naturalnie, natomiast no był problem w wynegocjowaniu, żeby ZSS otrzymał jakąś część z tego podatku odpowiednią do oczywiście liczby ludności żydowskiej na terenie GG. No i, ale Weichartowi udało się to wynegocjować. On dosyć długo się kłócił, dosyć długo, a on już wtedy był właśnie w Krakowie i wynegocjował, że tak, oczywiście, no będzie ten udział, nawet wynegocjował bardzo korzystny sposób rozliczania tego, to znaczy nie według tego, ilu Żydów płaci ten podatek, tylko według tego, ilu Żydów mieszka na danym terytorium. I też uwzględnił problem przesiedleń tam, znaczy generalnie dość korzystnie to wyglądało.
rząd generalnego gubernatorstwa wystosował do starostów miejskich i powiatowych taki okólnik, to był styczeń 1941 roku, w którym nakazywał starostom wypłacenie dochodów z tego podatku miejscowemu komitetowi ŻTSS-u. No i wydawałoby się, że sprawa jest załatwiona, no bo przecież to jest jednak zwierzchnik tej administracji lokalnej, tak? Ale wcale tak nie było. To znaczy w niektórych miejscowościach ten podatek wypłacono bez problemu, w innych nie wypłacono w ogóle, w innych wypłacono po 10 interwencjach nawet przez rząd generalnego gubernatorstwa. A w Warszawie wyglądała sprawa w ogóle naprawdę bardzo źle, bo Urząd Dystryktu w ogóle nie chciał rozmawiać na ten temat bardzo długo. Wielikowski już przejął w pewnym momencie te negocjacje i naprawdę zasypywał ich tam listami. Natomiast oni po prostu nie reagowali nawet na interwencje rządu. Nawet się oburzali, że Żydzi coś tam w tym Krakowie usiłują wymóc na urzędnikach warszawskich coś. Więc to było trudne. I ostatecznie tą daninę wypłacono pod koniec 1941 roku w absolutnie śmiesznej wysokości, zupełnie nieadekwatnej do tego, ile wynosił ten wkład żydowski. Zastosowano zupełnie przelicznik niezgodny z ustawą, tak? No i tak to się skończyło, przy czym w ogóle nie wypłacono jej za rok 1942, wypłacono za 40 i 41. Więc tutaj się, i tu zupełnie nawet interwencja rządowa nie była w stanie nic zrobić, co też bardzo pokazuje w ogóle, jak ta administracja niemiecka działała w okupowanej Polsce. Tam naprawdę każdy z tych starostów czuł się jakby autonomiczny i że nie podlega tym rozporządzeniom z Krakowa. Więc to jest ten antagonizm. To jest takie dość duże bezchołowie tych urzędników. I to jest ten konflikt, tak? Więc to nie jest konflikt między bytami. Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie widzę już pytań na czacie. Nikt nie podnosi ręki. Rozumiem, że na razie Państwo pytań nie mają. Olu, w takim razie myślę, że czekamy na Twoją książkę. Mam nadzieję, że będzie ją można przeczytać. Jakieś jeszcze jest pytanie? O, podziękowanie za ciekawy wykład. Ja też bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. To skomplikowany temat, a to wymaga uwagi. Skomplikowany rzeczywiście, ale bardzo nam go wyklarowałaś, także bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy powodzenia w dalszych badaniach. Proszę Państwa, myślę, że dzisiaj będziemy już kończyć. Zapraszam Państwa na za tydzień. Za tydzień Dagmara Swałtek-Niewińska z tematem Hechaluz Halochem, konspiracyjne pismo bojowej organizacji żydowskiej młodzieży halucowej, czyli o młodzieży syjonistycznej pod okupacją, na przykładzie właśnie tego konspiracyjnego pisma. Bardzo serdecznie zapraszam, jak zawsze we wtorek o 11:00. Dziękuję. Aleksandra Bańkowska była dzisiaj naszym gościem, gościnią. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu. Do widzenia. Dziękuję.